Halo, ale witam was, moi kochani, bardzo serdecznie, jestem Marcisowy, jesteście Wao, to jest Wiedźmin Trzeci Kigon. I wygląda normalnie, no całkiem normalnie, no to nawet dobrze, może trochę bardziej blado niż zwykle. Chory jestem i to tak dość mocno. Ogólnie cały dzień przeleżałem w łóżku, bo chciałem się jakoś tam podleczyć, to drugi dzień w sumie. Dlatego wczoraj nie było filmu. W sumie też nie było. Nie, właśnie dlatego nie było filmu, ponieważ nie za bardzo mogłem cokolwiek nagrać, siedząc, markając i jeszcze trzymając się za gardło, bo mówić też za bardzo nie mogłem. Tak. Cóż, tu jeszcze nie mówiłem, więc uwaga, skończyliśmy ostatnią serię z Black Mirror, więc jeżeli chcecie, żeby wasza ulubiona giereczka dostała kolejną serią na tym kanale, no to proszę bardzo, idźcie tam, tam jest ankietka na samej górze, tam gdzie zwykle jest odsyłacz do playlisty. Bo robię te odsyłacze do playlisty, żebyście zaraz mogli z jednego odcinka przeskoczyć do następnego, bez żadnego problemu. Albo po prostu skakać po odcinkach serii. Jestem ciekaw, czy w ogóle ktoś docenia to, że to robię. 3/4, albo nawet 9/10 internetów tego nie robi. Boję się, że będzie wolał się zabić niż żyć w hańbie. Dobra, idziemy stąd. Ruszamy do Weren, żeby zająć się. Myślmy, umą trzeba się zająć. Paroma innymi sprawami też. Ciekawe, że Nowigrad jest inną mapką. Przynajmniej tutaj jest oznaczony jako inna mapka. A wcale nie jest, bo Nowigrad leży, uwaga, tu. Jest częścią Weren. Jest trochę śmieszne, ale okej. Dobra, jedziemy do Wrońców. Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do Tak, znalezienia macie dziewczyny powód. jest Uma, najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. Co to jest? Nie ruszam. Umyłbyś włosy, człowieku. Myłem dopiero co? Jakąś niecałą godzinę temu. Nie mam pojęcia w ogóle, czemu to podniosłem ten temat. Nikt mi o tym nie mówi. Raz się tylko taki gościu znalazł. Pewnie jakiś fan Nitra. Ale to dobra, ja sobie obiecałem, że nie będę obrażał innych ludzi. Bo nie. Dobra, mam nadzieję, że do następnego odcinka już dojdzie. Kupiłem kartę graficzną w końcu, czyli cel ze streamów został osiągnięty poniekąd. 3/4. Nie no, 9 gdzieś. Wszystko wyłożyłem sam, bo pieniędzy z donate'ów jeszcze nie zdeponowałem. Ostatni raz pytam, gdzie schowaliście pieniądze? Poza tym tip and donation coś się ostatnio zepsuło. Chciałem stworzyć nowy cel. Pomyślałem, no to takie 800 zł wpiszę, bo tyle kosztuje i napiszę na Elgato do streamowania z konsoli. Ty? Jesteś ten białowłosy? A to co się okazało? Że tip and donation się popsuło okropnie. Pokazałbym wam, ale nie wiem czy się wczyta. Zobaczmy. Ten teraz to będzie tu. Teraz na chwilę zmuli. Musi się wszystko wczytać. Kamery też nie ma przez chwilę. Mógłbym ją włączyć, ale jej nie włączę, bo mi się nie chce. Albo ją włączę. Dobra. Jak widzicie tam na górze, to jest paseczek z postępem zbiórki. Nie działa. Kompletnie. Taki sobie zrobiłem napis, który tutaj gdzieś zniknął. Chyba go usunąłem. Miałem nawet pomysł, żeby tam w miejscu, gdzie ten pasek był, napisać, że no tip and donation to ciota i chuj. Ale stwierdziłem, że jestem troszeczkę zbyt dojrzały, żeby coś takiego zrobić. Dobra, wracamy. Ogólnie nie cierpię tip and donation. Przeniosłem się na nie tylko dlatego, że parę osób chciało przez niego mi donate przesyłać, a jak dotąd to no, są z nim same problemy. Czym mogę służyć?
Znaczy, no to byłem narzędzia, które chcieliście. Dzięki temu będziemy mogli robić mistrzowski ekwipunek. Zbroję, bo miecze już możemy. Jakiś czas temu byłem na Undvik i znalazłem to. Niech mnie kuna trąca. Wyglądają jak prawdziwe. Bo są prawdziwe. Spójrz na ornamenty. To autentyki. Jak ci się udało je zdobyć? Długa historia. Może kiedyś ją opowiem, ale teraz zależy mi przede wszystkim na pancerzu. Harmon Ebb Grenekan, generał lejtnant 2. Armii Konnej. Witamy w naszych skromnych progach. To zaszczyt gościć taką osobistość. Słyszałem, że pan generał jest znawcą i kolekcjonerem wytworów sztuki płatnerskiej. Zgadza się. A o tobie mówią, że jesteś mistrzem. Och, zbytek łaski, naprawdę. Potrzebuję ciężkiej zbroi, odpornej na pociski przebijające. Pociski przebijające? Znaczy się, bełty. Będzie ciężko, trzeba by użyć specjalnego stopu, utwardzić. Z nowymi narzędziami damy sobie radę. Pal w piecu, ja przygotuję resztę. Na wiele pozwalasz podwładnym. Rozumie pan, generale. Ciężko dziś o dobrego pomocnika. Zapraszam na zewnątrz, omówimy szczegóły, kwestie finansowe. Zawsze to samo. Mam już tego dość. Czego masz dość? Tego, że wszyscy traktują mnie jak popychadło. A prawda jest taka, że te zbroje dla Nilfgaardczyka, któremu Fergus tak fachowo wchodzi w tyłek, to ja zrobię. I twój pancerz zresztą też. W takim razie czym zajmuje się Fergus? Kuje podkowy, gwoździe. Reszty nie daje mu tykać, bo nawet proste czopowanie potrafi zepsuć. Ale jak przychodzi co do czego, to on spija śmietankę. Jego nazywają mistrzem. Bo kto by uwierzył, że ludzka kobieta może być dobrym płatnerzem? Ale krasnolud kowal to co innego. Skoro tak to wygląda, to czemu się nie postawisz? Właśnie zamierzam. Niech sam sobie robi zbroję dla Nilfgaardczyka, a ja zrobię drugą. Potem zobaczymy, która jest lepsza. Potrzebuję tylko jednej rzeczy, której sama nie zdobędę. Może mógłbyś mi pomóc? Zależy, o co chodzi. Żeby dobrze wykończyć zbroję, muszę ją zahartować. Zwykle stosuje się do tego olej, ale ja chcę użyć kwasu. Kikimory i archegryfy plują kwasem. Archegryfy? Znaczy gryfy smocze? Parę dni temu byli tu ludzie barona i mówili, że widzieli takiego na północ od Wrońców. Ponoć zabił kilka osób. Aha. Uma może poczekać. Czyli i tak będzie na niego zlecenie. Równie dobrze mogę go zabić już teraz i upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Jeśli przyniesiesz mi kwas i udowodnię, że jestem lepsza niż Fergus, będę dla ciebie pracować. Potrafię kuć pancerze, jakich nie zdoła zrobić żaden inny zbrojmistrz. Nie wiem, co myśleć o tym, że... nowe te... nowe zlecenia. Czy tam cokolwiek. Gryf na wzgórzach. Proszę bardzo. Gdzie jest ten quest? Nie wiem, co myśleć o tym, że dialogi się przy samej końcówce wyłączają i dokańczają się już w grze właściwej, a nie w trakcie dialogu. Z jednej strony no w sumie może być, z drugiej strony trochę mnie to denerwuje. Gdzie ten quest może być? Mistrz płatnerz to tutaj. W kategorii różne miejsca. Według mnie to powinno być w kategorii lokacji, w której akurat jesteśmy i w której docelowo znajduje się nasz cel, ale okej. Okay. Jak ja będę mógł w końcu pimpnąć tą grafikę na wysokie, ale ja będę szczęśliwy. Oj, taki ja będę szczęśliwy, po prostu no wezmę te dwa kciuki, nacisnę tu sobie, o, i tak podniosę do góry, o, taki będę wesoły. Naprawdę?
Może tylko odrobinę żartuję. Będziemy mieć albo na Kaer Morhen, albo na końcówkę gry, a ostatecznie to może na dodatki. Czyli zawsze dobrze. O, bandyty! Nie dajcie mu odetchnąć! Żeby mi się chciało walczyć o po prostu jednego se zatłukłem. Moją piękną szabelką. O, psioki. Co? O, żyje? Na drogę. Że to jasno. Aż mnie oczy bolą. Ciągle dobrze jadę? Pokażcie mi mapę, bo w tych kropkach, na te kropki nie ma co liczyć. Oczywiście, że... Chociaż? A tam się idzie. Z tego drzewa. I na tą ścieżkę i do góry. Czy na północ. A przy wsi będziemy skręcać na prawo. Czyli na wschód. Przed wioską, tu jest wioska, więc skręcamy. Taki chuj, powinien trochę dalej pojechać. Cholerne kropki. Tempo, tempo! Jakoś tak nie ufam minimapom ostatnio. Za rzadko gram w gry z minimapą. Co będzie już opisane? Gdzie on kurwa jest? A tutaj coś jest, proszę bardzo. Z tego została tylko ręka. Archegryf miał sutą kolację. Tu musiał skończyć ucztę. I ruszył w kierunku otwartej przestrzeni, żeby odfrunąć. No i dużo to ja nie załapię z tego, chyba że będzie pióra gubił. Pióro archegryfa? Pewnie je zgubił, kiedy wzbijał się do lotu. Może ma gniazdo gdzieś w pobliżu. Może, ale w takim razie, no... Już wejdźmy na wzniesienie, zobaczmy. Ładnie tutaj. Cholera, bardzo ładnie. O, jest! Dawać mi... No! Ja mi to daję. Daj sobie to, o i... Okej. Oficjalnie kusza... Kurwa! A jedną. Oficjalnie kurza chuja dała. Dobra. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Trzeba uważać, jak mi pierdolnie, to co mi pierdolnie. Żyje. Czyż bywało lepiej? Co się stało? Wiem, co się stało, pierdolną. Ale idzie, jakoś idzie. Strasznie mocny atak ma, ale za to życia nie aż tak dużo. Może się odniosę do zarzutu z poprzedniego odcinka, że słabo gram. I chuj mi to! Gram jak gram. Zatem wiem, że będzie się nudzić w 3/4, a nawet więcej, większej ilości graczy, oglądających.
jak będę robił wszystkie questy po kolei, zbierał każdy pytajnik i tak dalej. Wiem, bo tak było w Białym Sadzie. Ja nie gram po to... Płotka gdzieś ty wlazła! Nie gram dla cyferków. Ja gram dla rozrywki. I dla rozgrywki. I dla fabuły. Najbardziej gram dla fabuły. Dalej. Jest dobrze. Przez cały ten... już 15 minut. I nie musiałem za bardzo smarkać. Całkiem nieźle. Ale oczy mi się tak trochę lepią. A w ogóle. Usiadłem sobie i popatrzyłem po PlayStation 4, co tam za aplikację mogę pobrać. Patrzę, o, Crunchyroll. W sumie pobrałbym sobie. Dziwne, że go jeszcze nie mam, bo... chociażbym się zorientował w cenie. Czym jest Crunchyroll? Crunchyroll to jest taki Netflix. Tyle, że z animcami. I można tam obejrzeć odcinki premierowo, nawet no, chwalą się na reklamach godzinę po tym... Co to jest? Co tu się dzieje? A no ja bym chciał to zobaczyć. No to mi się podoba, o to chodzi. Myślałem, no sprawdzę, jakie tam cena jest, no może bym sobie kupił, albo skorzystał z tego okresu testowego. I patrzę, o, można oglądać bez kupienia konta premium, bo teraz to się nazywa konto premium. Tyle, że z reklamami. No, w sumie, obejrzałem sobie do końca, od piątego odcinka do końca, Golden Kamuy. Które aktualnie leciało właśnie w sezonie. Świetna bajeczka, jeżeli chcielibyście obejrzeć sobie jakiś western, który nie dzieje się na dzikim zachodzie amerykańskim, no to proszę bardzo, bo Golden Kamuy jest westernem, który dzieje się no, na Hokkaido zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Czy coś w tym rodzaju. W sumie nie jestem pewien, co gdzieś się dzieje. Po walkach z... między Japonią a Rosją, czyli to chyba będzie po pierwszej wojnie światowej. Było coś takiego. Nie jestem w tym momencie kompletnie pewien, jaki to jest okres czasowy. Wcześniej myślałem, że to jest dość jasne i w ogóle się w tym nie zagłębiałem, ale teraz jak o tym myślę, to tak troszeczkę nie. Nie jestem pewien, kiedy to się dzieje. Historia. Jest sobie weteran wojenny, który wracając z wojny dowiaduje się o tym, że jakiś więzień zabił Ainusów, czy no, od Ainusów, czyli takich japońskich Indiańców na Hokkaido, odebrał złoto, zabił tych, z którymi współpracował i trafił do więzienia, ukrył to złoto. Wcześniej trafił do więzienia i na ciałach współwięźniów wytatuował mapę do tego złota. No i główny bohater się o tym dowiaduje i razem z tam tą młodą Indianką japońską szukają tego złota. Aktualnie ma 12 odcinków, w październiku drugi sezon startuje. To jest taka fajna bajeczka, taki dobry western. Jakiego dawno już nie oglądałem, bo dawno nie oglądałem westernów. Dobra. Pierwej wojska przeszły, potem mur, teraz głód. Kosucha musi... Jesteś? Jak? Masz kwas? Ja. Mam. Używaj go ostrożnie, jest bardzo żrący. Wiem. Tam, skąd pochodzę, poparzył niejednego. Zbroja już gotowa, więc biorę się do dzieła. A potem przekonamy się, kto jest lepszy. Fergus czy ja? Geralt! Skończyłam! To jest, wygląda co? Bardzo profesjonalnie. Zapraszam, panie generale. Zbroja już czeka. Całkiem zacnie mi wyszła, nie chwaląc się. Dobra, widziałem to wcześniej.
Że ona tam... Nie chciałem tego komentować, bo myślałem, aż się tekstura nie doczytała. Dość toporna. Mam nadzieję, że wygląd nie odzwierciedla jakości. Pan generał raczy spojrzeć na moją. Co to ma znaczyć? Dokładnie to, co widać. Joanna też zrobiła zbroję dla generała, żeby udowodnić, że jest w tym fachu lepsza od Fergusa. Joanna, co ty wyprawiasz na miłość bogów? Temeria to ciągle dziki kraj. U nas taka samowola podwładnych jest niedopuszczalna. Za pozwoleniem, generale, jestem podwładną Fergusa tylko z pozoru. Taką zawarliśmy umowę. No bo kto by uwierzył, że kobieta może być lepszym płatnerzem niż krasnolud? Masz rację. Ja nie wierzę, ale skoro jesteś tak przekonana o swoich umiejętnościach, sprawdźmy je. Nie na manekinach, w warunkach bojowych. Będziemy się bić? Ho, 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 jakie tłumy. Hej, ty tam, włóż tę zbroję. Ja? Ale ja przyszedłem tylko konia podkuć. To był rozkaz, nie prośba. Panie generale, wykułam tę zbroję dla mężczyzny. Nie dam rady jej włożyć. To znajdź kogoś, kto da radę. Geralt, pomożesz? Okej. Najpierw muszę wiedzieć, jak będzie wyglądała próba. Zamówiłem zbroję, która powstrzyma bełty. Więc jak sądzisz, jak mam zamiar to sprawdzić? No nie byłem pewien. Nie obawiaj się, Geralt. Zbroja wytrzyma. Kwas nadał jej takiej twardości, że musieliby strzelić do ciebie z balisty, żeby ją przebić. Pomóż mi, proszę. Okej, przebić, ale no... Mam nadzieję, że też wytłumiona jest od spodu. Niech będzie. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Wiecie, sam metal tak za bardzo nie obroni przed wstrząsem uderzenia. Zbroja może nie pęknie, ale kości się pogruchotają. Ja tu tylko przyszedłem konia podkuć. No. Zginie chłop. Oczywiście. Na bełty? Wypłacić mu odszkodowanie. A teraz zobaczymy, ile warta jest ta druga zbroja. Dajesz! Ha, nie trafił! Debil! Żyjesz? Tak, wyliżę się, ale ta zbroja to szmelc. Wstań! Chcę obejrzeć zbroję. Nawet się nie wgniotła. Ciężko mnie zaskoczyć, ale muszę przyznać, że tobie się udało. A ty dokąd? Od teraz kuźnia należy do mistrzyni Joanny. Mistrzyni przejmuje też wszystkie zlecenia armii nilfgaardzkiej. Czy to jasne? Jak słońce. Oto zapłata za zbroję. Przyślę po nią kogoś z moich ludzi. Na mnie też już pora. Wezmę tylko swoje rzeczy i schodzę ci z oczu. Zaczekaj, nie musimy się tak rozstawać. Byłeś dobrym pomocnikiem. Moglibyśmy dalej pracować jak dawniej, tylko teraz już bez kłamstw. Fakt, dobrany był z nas duet. No, to leci rozpal pod kuźnią. Zyskaliśmy nowego klienta, będziemy teraz kuć wiedźmińskie pancerze. Ej. Przyznaj, nie byłeś tak do końca pewien, czy zbroja wytrzyma. Oczywiście, że wierzyłem. Wierzę w wirtuozerię rzemiosła, bo sam do niej dążę. Gdybyś nie wiedziała, co robisz, nie poprosiłabyś o legendarne narzędzia z Undwik i kwas archegryfa. Dzięki za zaufanie. Twój pancerz będzie gotowy za kilka dni. Chodź, pomogę ci się uwolnić z tego. Somatkiri z Magdeira. Geralt, miło, że wpadłeś. Co mogę dla ciebie zrobić? Oj, zapytajmy. Jak tam mój pancerz? Właśnie się robi. Ale potrzebuję jeszcze trochę czasu. Wiesz, nie chcę odstawiać fuszerki. Jasne, rozumiem. O, teleportowało nas. Spójrzmy, co mają. Sprzedaż?
i co możemy wykuć. Skoro dostaliśmy możliwość kucia pancerzy mistrzowskich, trzeba to wypróbować. I sprzedajemy swoje graty. Nowe bling blingi bym kupił. Te buty ludu Olch, to spójrzcie już, jakie słabe są. Takie same bym chciał, ale mocniejsze. A takich to tutaj nie mają. Jeszcze jeden level i mógłbym założyć nowy sprzęt. Ale nie mogę. Co bym tutaj sprzedał może? To jest srebrny miecz kota, to jest ulepszony stalowy miecz kota. Srebrny i stalowy, to jest srebrny miecz gryfa. Dobra. Rzemiosło. Co mogę zrobić? Wyśmienite buty Wiedźmina cyklu niedźwiedzia. Ale do tego potrzebuję ulepszonych. A takich to ja nie mam. Pierśnik z Magdeja to jest ten. A, to jest to! Ej, to jest fajna zbroja, ja lubiłem ją. Kirys Banard. Ulepszona. Cechu gryf. Jakiego cechu? Tak, gryfa. Potrzebujemy zwykłą cechu gryfa. Aż tak nie za bardzo możemy ją zrobić. Aż cholera. Dobra, idziemy. Bywaj. Idziemy po Umę. Odczekamy parę dni i odbierzemy naszą zbroję. Coś nie wierzę, żeby była lepsza niż to, co teraz noszę, ale no cóż. Zobaczymy. I uwaga, idziemy po quest główny. Najbrzydszy człowiek na świecie. Chyba mam świeżbę. A no chyba jo. Znaczy ja to nikomu nie zaglądam. Co tutaj w ogóle jest? Żądanie niewygartczyków. Filip jest niegra twoje problemy ze zobaczeniem na swoje słowości. Tu przywileje anulowane. Aha. Zapiski barona. Szkodnik z rudnika przerypał wszystko z Kretesem. Wysłać ludzi, żeby dwóch zebrali jak nie ma pieniędzy do dość. Okej. Ale gwint. Nie mam zamiaru wpierać w gwinta. Sierżancie, sprawa. Mam sprawę. No. Ej, dostałem kartę Dijkstry. Fajnie. Przychodzę zabrać Umę. Chyba chciałeś powiedzieć, że przychodzisz prosić o zgodę, żeby go zabrać. Teraz ja tu rządzę, więc... Nie będę o nic prosić. Oznajmiam. Możesz spróbować mi przeszkodzić. Ale wtedy twoje światłe rządy skończą się przedwcześnie. Myślisz, że się ciebie boję? Powinieneś. Dobra. Nie będę przelewać krwi z powodu jakiegoś ułomka. Idź do stajennego. Wyda ci go. I szerokiej drogi. Pięknie dziękuję. Szybko poszło. Dobra, idziemy do stajennego. Ale będzie on za mną łaził. Czy będę mógł wyprawić go do tego kermorem? Wróciłem, moi drodzy, po mojej przerwie. Co się w ogóle stało? Stało się to, że no, nie pomyślałem o tym, że jak pójdę po Umę, to nawet gra mi nie da możliwości, żeby zaczekać z tym. Nawet mi nie da prompta, że będę musiał, że wypierdoli mnie do nowej lokacji. Wkurwiałem takie coś. No już cholera, dobra, idziemy wziąć inny quest na ten moment. Bierzemy quest Mistrz Płatnerstwa.
i przesypiamy. Przesypiamy tyle, ile się da. Do następnego ranka, tak do 7 rano. Bo czemu by nie? Będę musiał kleić materiał. Dobry. Geralt, miło, że wpadłeś. Co mogę dla ciebie zrobić? Jak tam mój pancerz? Właśnie się robi. No już pierdolę. Odczekaj jeden dzień. Ile to jest dla was, kurwa, jeden dzień? Bo jak dla mnie to jest jeden dzień. No dobra, poczekam drugi dzień. Jest, odbierz zbroję. Lepiej niż przy mieczu, bo mnie przy mieczu nawet mi nie powiedzieli, ile muszę czekać. Jak tam mój pancerz? Gotowa. Wzmocniłam na łączeniach i wytrawiłam w kwasie. Wszystko zgodnie z tradycją mojego klanu. Dzięki. Ile ci jestem winien? Daj spokój. Gdyby nie ty, nie byłoby mnie tutaj. To prezent. I podziękowanie za to, co dla mnie zrobiłeś. Weź go i niech ci służy. Dzięki. Pancerz łowców czarownic. Tak myślałem, że albo na o wiele za wysoki level, albo w chuj słaby. No cóż. To jest na o wiele za wysoki level. Czego mogłem się spodziewać? Zróbmy sobie jakiś pancerz przed wyjazdem. Geralt, mi... Co? 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 Chodzi o wiedźmiński pancerz. Aha, bo ze sklepu nie mogłem przejść, tak. Dziwne. Mam małe braki w zbrojach. Trzeba by było kiedyś sobie na live'ie pograć i pozbierać to cholerstwo. Bo mam sporo różnych rzeczy, których nie mogę założyć, nie mogę nie mogę zrobić, bardzo bym chciał je móc zrobić, a no... Dopiero co powiedziałem, że nie mogę. Ta zbroja, te spodnie może, nie wiem, są najlepsze, jakie możemy zrobić, które pasują mi na level. A dajesz. Przygotujmy sobie trochę sprzętu. Jakieś rękawiczki. Nie zbieram tego gówna, żeby móc robić sprzęt. A nie, takich to oczywiście, że nie założę. No na cholerę mi takie łapcie. Łapcie to chyba są kapcie. Coś w tym rodzaju. Nieważne. Zbroi na pewno nie będę mógł zrobić. Żadnej chyba mi pasowała. Coś na mój level, kurwa. Nie ma szans. No nie. Buty jakieś może? Te buty rębacza. W razie co? Te buty gwardzijcy są identyczne najwyraźniej jak moje, ale nadal mają znaczek, że są lepsze. Podziwiam ten system. Dlaczego tak na tą grę psiaczę dzisiaj? Zróbmy sobie te buty rębacza, bo coś w końcu tutaj jesteśmy. Teraz wymienimy sprzęt i sprzedajmy śmieci. Geralt, miło, że wpadłeś. Co?
I bum, i bum. I idziemy sobie stąd. Bywaj. Idziemy po tego cholernego umę. Zabieram Brzydala. Nie ma takiej... Sierżant Ardal zezwolił. Dobra, ja sobie mogę tutaj przysnąć, bo tą scenkę już widziałem. Nudno bez niego będzie. Znajdźcie sobie inne rozrywki. Nie wiem, nałapcie żab i nawsadzajcie im słomek do życi. A co? Wiedźminy tak się bawią? Nie chcesz, żebym ci pokazał, jak się bawią. Otwieraj drzwi. Już. A tego też nie sprawdziłem. Co to za pierdolony quest po nic co do kłębka. Cześć, mały. Nie chcę tego znowu się wracać. Wyjebane w niego. To jest płotka. Zawiezie nas do Kermory. No, chodź. Dziwny popęd do szczurów. Dość już wygłupów. Jedziemy. Że mamy gości. Nilfgaardzki koń bojowy. Czego chcecie? Cesarz jest z ciebie niezadowolony. To powinien poprosić o pomoc kogoś innego. Cesarz nie będzie prosił. Ani ciebie, ani nikogo innego. Jedziesz z nami do Wyzimy. Jesteś pewien? Nawet nie próbuj. Dobra, prowadź. Coś mam tak to gdzie i że jest niezadowolony. A trzecia armia weźmie Banglen od zachodu. Za pozwoleniem, wasza wysokość. Wywiad donosi, że załoga Banglean składa się głównie z najemników. Przekupstwo? Obędzie się bez strat w ludziach. I szybciej. Wydaj stosowne rozkazy, a potem wypływaj. Tak został wzięty ten... Niezwłocznie. Malbork, z tego co pamiętam. Że w Malborku właśnie przesiadywali, bronili Malborku wasza tylko najemnicy, więc Jagiełło po prostu przekupił i sobie zabrał. Nie ściągnąłem cię tu, żeby wymieniać grzeczności. Złóż meldunek. Jak wasza wysokość sobie życzy? Ten człowiek jest kluczem do odnalezienia Ciri. Daję ci 3 świeże tropy. Oferuję pomoc wywiadu i nadwornej czarodziejki. A ty zamiast córki przywozisz mi jakąś pokrakę? Ty, wcale nie chciałem tu ci z nim przyjeżdżać. Lepiej dla ciebie, żeby to nie był koniec raportu. Słuchaj. Szukam igły w stogu siana i to igły, która w dowolnym momencie potrafi się... To trudne, tak, zdaję sobie sprawę. I co z tego? Posłuchaj.
Rządzę największym państwem, jakie widział świat. Prowadzę wojnę z północą, dowodząc dziesiątkami tysięcy żołnierzy i w domu z korporacjami i szlachtą, które chcą wysadzić mnie z tronu. Więc nie żal się, że coś jest trudne, bo nie robi to na mnie wrażenia. Nie żalę się, ty masz problem. Prześledziłem te 3 tropy, o których mówiłeś. Ciri pojawiła się wpierw na Skellige razem z pewnym elfim czarodziejem. Ale o tym więcej wie Yen. Wyśledził ich tam dziki Gon. Musieli uciekać do Velen. Tam ich ścieżki się rozeszły. Ciri była jakiś czas u barona, lokalnego watażki, który... Znam swoich lenników. Który pokierował ją do Nowigradu. Ciri wdała się w zatargi z półświatkiem, więc wróciła na Skellige. Tam spotkała swojego towarzysza. I dziki Gon. Musieli razem uciekać na morze. A następnego dnia ich łodzią przybił do brzegu on. Cóż, na wiele mi się ta wiedza nie zda. Ale przynajmniej wiem, że nie marnowaliście czasu. Ta pokraka może być twoją córką. Ciało Umy jest wytworem klątwy. I kogoś w sobie skrywa. Umiesz odczynić to zaklęcie? Cóż, zrobiłam już szeroką kwerendę. Ale musiałabym znać formułę, której użyto, a to... Wafeil Elein Kedmil Foli. Gledyv Dorn Epteneit. Bundro Itne Iahus. Znowu to powiedział. Wiem od Jaskra. Ciri z nim o tym rozmawiała. Chociaż raz mnie pozytywnie zaskoczyłeś. Yennefer, ponawiam pytanie. Tak. Chyba. Ale muszę... Szczegóły mnie nie interesują. Geralt, wiele nie zdziałałeś, ale i tak więcej niż nieudacznicy z mojego wywiadu. Oto pół umówionej nagrody. Drugie pół dostaniesz, kiedy przyprowadzisz mi Ciri. 2000. Zachowaj te swoje grosze, chociaż nie, teraz mam 6000. O. Niech tak będzie. Audiencję uważam za skończoną. Żegnam. Dzięki za wsparcie. A co się stało z twoim słynnym ciętym humorem? Byłaś pokorna jak studentka Aretuzy na kolokwium rektora. Po prostu wiem, kiedy mogę sobie pozwolić, a kiedy lepiej położyć po sobie uszy. A, już rozumiem. Czyli jesteś złośliwa wobec mnie, bo jestem tylko prostym wiedźminem, a... Naprawdę, Geralt? No. Teraz chcesz o tym rozmawiać? Pokłócimy się przy innej okazji i w sali, która ma mniej uszu. No dobrze. To jak możemy odczynić klątwę Umy? Musimy zabrać go do Kaer Morhen. A i Geralt. Wybacz, ale nie dam rady cię przenieść z Umą i Płotką, więc... Nie ma sprawy, pojadę konno. Nigdy nie robiłem teleportów. Uważaj na siebie. Zaczekaj. Proszę. Może lepiej, żebyś ty go zatrzymała. Racja. Jadę. Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma. Najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. Klątwę należało zdjąć, więc Geralt zabrał Umę w miejsce, w którym żyli najwięksi specjaliści od złych uroków. Do wiedźmińskiej twierdzy Kaer Morhen. Był jeden z loadingu w loading. Dlaczego ta gra się tak dzisiaj mi podkłada? Tylko cholerę Boże, te trofea ze sobą tu nie wiem. Co to robiła Winela? Coś tu widzę, nie sprząta. Pod samym zamkiem? Chłopaki sobie odpuścili. No.
Wygląda jak z jedynki. Mniej więcej. Długo cię tu nie było. Za długo. Jak podróż? Poza tym, że przeleciał mi nad głową widłogo. Przemilczał? No spokojnie. Tylko pasażer się wiercił. No właśnie. Niech no się przyjrze. Liczne deformacje, oczy, uszy, nozdrza. Zajęcza warga. A czy... No już, już, spokojnie. Cholera, Yennefer miała rację. Piękny to on nie jest. Sam też nie wyglądasz za dobrze. Gdzie się tak ubabrałeś? Co? O tym mówisz. Mieszałem wapno na zaprawę. Trzeba połatać mury, zanim się rozlecą do reszty. Sporo roboty. W końcu. Zwłaszcza dla jednej osoby. Lambert i Eskel nie pomagają? Nie. Yennefer znalazła im pilniejsze zajęcia. Hmm? Yen już jest? Jest, a jakże? Oho, pokłóciliście się. Geralt, ja rozumiem, że to kobieta, no, jak to się teraz mówi, wyemancypowana. Ale czy maniery jej nie obowiązują? Teleportowała się i żadnego witajcie, tylko od razu będziemy odczyniać klątwę. Trzeba zrobić to i to. Eskel, Lambert, ruchy. A potem poszła do komnaty gościnnej i wywaliła łóżko na dziedziniec. Co? Co? To było dobre łóżko. To samo jej powiedziałem. Solidna dębowa rama, puchowy materac. Triss zawsze mówiła, że... Dlatego wywaliła. A, pewnie o to poszło. Pewnie tak. Albo naprawdę nie lubi dębowych mebli. No. Co planuje Yen? Też bym chciał wiedzieć. Jak to, nie wytłumaczyła wam? Powiedziała, czego potrzebuje do odczynienia klątwy. Ale jak chce to zrobić, już nie. Mimo próśb. Podejrzane. Cieszę się, że to dostrzegasz. No dobra, to gdzie są wszyscy? Eskel poluje na widłogony. I tak trzeba je wytępić, nim się namnożą. A że Yennefer chce z nich destylować jakieś składniki... Jak to mówią, dwie pieczenie na jednym ogniu. Lambert jest jeszcze w zamku. Zbiera się w góry, żeby napełnić filakterium energią żywiołów. Hmm. A Yen? Rozkłada megaskop. Chciała mnie zagonić do pomocy. Miałem biegać z jakimś pikającym ustrojstwem, szukać czegoś. Ale za stary jestem na takie głupoty. Pójdę się z nią przywitać. Dobrze. Tylko nie spodziewaj się, że ci się rzuci na szyję. Chcę wiedzieć, czym był quest po nitce do kłębka. Po krawkach pod złej dzielnicy Nowigradu Wiedźmin przyjął zlecenie na potwora mordującego nocami ludzi. Taki chuj, nie przyjąłem tego zlecenia. Geralt nie podejrzewał jeszcze, że historia, którą zaczął się sam sobie prowadzi go na salony. Kurwa, widzę, że to był jakiś fajny questik. Szkoda. Okej, widzę, że Szkoła Wilka prowadzi nas w całości tutaj. U Kermoren. Weźmiemy sobie kiedyś na live i zrobimy te tutaj wszystkie kłeściki, które leżą i czekają. Zleceń mam w cholerę, nie chce mi się ich robić. No, ciekawsze rzeczy do roboty. Muszę skończyć personę trzecią. Pomóż Yennefer w naprawie megaskopu, porozmawiaj z Lambertem. Czekajcie, wiecie co? Ja mam teraz troszeczkę za bardzo wyjebane. W sensie, no...
zaraz mi znowu zacznie cieknić z nosa, będę musiał załatać. To trzeba załatać. Potem iść pokaszleć i w ogóle. No, ciek ma mniej więcej tyle, ile powinien. I tak go muszę jeszcze posklejać, bo oczywiście, no. Cóż, mam nadzieję, że wam się podoba. Zostawcie lajki, jeżeli tak do zobaczenia w kolejnym odcinku, kochani dzieci Boże. I liczmy na to, że w kolejnym odcinku już będzie karta graficzna. Czyli będę mógł pimpnąć grafikę. Ta. A, i jeszcze ankieta w ostatnim odcinku Black Mirror. Zagłosujcie se, bo już jutro albo pojutrze będzie nowa seria. Jeżeli nie zagłosujecie i będziecie jęczeć, że nie ma czegoś, co lubicie, no to chuj z wami. Cóż, kochani dzieci Boże, siema.